Szczęść Boże, w dzisiejszym odcinku mówię Wam o zwlekaniu. Nie ma czasu na bezczynność, bowiem zbyt wiele pracy czeka na wszystkich winnicy Pańskiej. Przyjaciele, zwlekamy. Przekładamy na jutro, na później. Odkładamy egzamin, wizytę u dentysty, remont mieszkania, miłość. Swoje życie odkładamy do jutra. A gdy jutro zamienia się w dziś, znów wypatrujemy jutra. A gdyby Pan Bóg zwlekał ze stworzeniem świata, co by było? Czy powstałby lepszy świat? Czy też nie byłoby go wcale? Albo powiedzmy, nasz praprzodek zwlekałby z zejściem z drzewa, czy wyjściem z jaskini. Jakim torem potoczyłaby się ewolucja? Załóżmy, że Edison, Marconi oraz Gates odkładaliby. Może do dziś nie mielibyśmy żarówki radia i komputera osobistego. A może wynalazłby je ktoś inny. Wśród ludzi, którzy wpłynęli na kształt świata, niewielu znaleźć można takich, którzy zwlekali. Zwlekanie jest skutecznym sposobem, by nie odnieść sukcesu. Mimo to wielu z nas tygodniami, miesiącami, czasem latami nosi się z zamiarem zrobienia czegoś, oddania pracy zaliczeniowej, wyremontowania mieszkania. Nosimy się z zamiarem i nic nie robimy. Odwlekanie działań, czyli jak się to mądrze nazywa prokrastynacja, to tendencja do nieustannego przekładania na później istotnych zadań, a w zamian wykonywanie wielu innych pracochłonnych, za to mało ważnych czynności. Termin pochodzi z łaciny. Pro znaczy naprzód, a krastinatus jutro. Od wieków ludzie odkładali, przesuwali na jutro. A czasem była to celowa strategia, bowiem zwlekanie traktowane jako przejaw roztropności. Sposób na to, by decyzja nie była pochopna. Stosunek do prokrastynacji radykalnie zmienił się po rewolucji przemysłowej w połowie XVIII wieku. Wzajemna zależność ludzi w procesie produkcji sprawiła, że konieczne stało się wprowadzenie reżimu czasowego i terminów końcowych. Ci, którzy ich nie przestrzegali, utrudniali życie innym. Patrzono na nich coraz mniej przychylnie. A dziś, im bardziej rytm naszego życia odmierzają dni i godziny dzielące nas od kolejnych terminów, im więcej deadline'ów, tym więcej zarazem tych, którzy zwlekają. A szerzy się plaga prokrastynacji. O tym zjawisku mówi się coraz więcej. Staje się modne w końcu, cierpię na prokrastynację, brzmi o wiele lepiej niż jestem leniem, czy boję się. Kochani, praca nie zając nie ucieknie. Co masz zrobić dziś, zrób jutro. To tylko niektóre z powiedzonek żartobliwie przyzwalających na odwlekanie. W potocznej polskiej świadomości zwlekanie to nie grzech, od najwyżej śmieszna słabostka. A jednak zwlekanie kradnie nam poczucie szczęścia i zadowolenie z życia. Dlaczego więc zwlekamy zamiast działać? Bo początkowo, gdy odkładamy coś na jutro, polepsza się nastrój. Przez chwilę wydaje nam się, że podwójnie wygraliśmy. Bo po pierwsze, czujemy ulgę, że nie musimy od razu siadać do ciężkiej pracy. Po drugie, możemy zająć się czymś znacznie przyjemniejszym. Obowiązek, jak to często bywa, przegrywa z przyjemnością. Niemniej zwlekanie jest jak karta kredytowa. Dużo zabawy, dopóki nie dostaniesz rachunku. Wcześniej czy później dostajemy wypłatę za zwlekanie. Pojawiają się konsekwencje zaniechań lub strach przed nimi, a wtedy nastrój radykalnie nam się pogarsza. Zwlekający sami fundują sobie huśtawkę emocjonalną, choć nie sądzę, żeby byli świadomi, że wahania ich nastroju są skutkiem właśnie zwlekania. Na papieską myśl trzeba spojrzeć jak na orędzie Boga, który jest miłością i który w Chrystusie objawia się jako miłość. I to właśnie Jan Paweł II pozwala zrozumieć, że Bóg ma inicjatywę, że nie zwleka i że z drugiej strony miłość do Boga, która nie wypowiada się w nawróceniu, czyli w konkretnym działaniu, jest też pustym słowem. Jan Paweł II dowodzi, że aby przejść od intencji do czynu, warto określić cel oraz co i kiedy konkretnie zamierzamy zrobić, aby cel osiągnąć. Przyjaciele, chrześcijaństwo to nie tylko to, co tak może urosło w naszym wyobrażeniu jako pielgrzymki, sanktuaria. Owszem,
Te praktyki są bardzo ważne i niezwykle cenne, ale Bóg oczekuje od człowieka nie tyle ślepego, pustego rytuału, ile wolnej odpowiedzi na Jego miłość. Chrześcijaństwo to jest wydarzenie, to jest to, co dzieje się między Bogiem a człowiekiem. Przecież w chrześcijaństwie ważne jest to, co myśli i robi człowiek, a nie ślepe powtarzanie tego, co robią i mówią inni. Bo tylko tak człowiek odkrywa, że w każdym z nas jest dużo dobra. Trzeba tylko go poszukać, umieć po nie sięgnąć i mądrze wykorzystać. Spróbujmy to zrobić, a będzie lepiej. Nie doskonalej, ale lepiej. Nie zwlekajmy. Tymczasem mówię Wam do zobaczenia. Z Bogiem. A gdyby Pan Bóg zwlekał ze stworzeniem świata, to co by było? Bla. Może do dziś nie mielibyśmy żarówki, radia i telefonu sobie. Bla. Jeszcze raz. No, dziękuję.